Cmentarz Janowski powstał pod koniec XIX wieku. Niestety stare nagrobki niszczeją. Wiele już bezpowrotnie zginęło. Potrzeby nekropolii są ogromne, a większością grobów nikt już się nie opiekuje. Udało się nam uporządkować około 50 nagrobków. Są to nagrobki w różnej formie, bo i mniejsze, i bardzo duże tumby takie grobowe, które są tutaj charakterystyczne dla cmentarza Janowskiego. Więc udało się i właśnie wyciąć mniejszą roślinność i większą. Te pierwsze dwa dni były takie same ciężkie, a potem my pracowali tam troszkę wyżej. Właśnie grobowiec był otwarty, płyty nie było i tam było mnóstwo śmieci. W tym roku było na trochę tak ciekawie dla mnie, ponieważ już doszliśmy do tych takich prac bardziej restauracyjnych, więc my myliśmy groby, oczyszczaliśmy od różnych glonków, czyli to było bardziej nawet tak ciekawiej. Zmogliśmy ich trochę wyczyścić, bo naprawdę były bardzo zaniedbane. Tu na początku niektóre groby były poprzewracane. Podczas akcji porządkowania cmentarza oczyszczono wiele cennych nagrobków, przeprowadzono też podstawowe prace konserwatorskie. Za mną się znajduje grób pani Marii Pilecińskiej. Był niestety dosyć mocno przysypany ziemią, zarośnięty mchem. Przy tych pracach udało nam się odkryć wszystkie napisy znajdujące się na grobie, gdzie też mogliśmy potwierdzić osoby, które są tam pochowane. Pani Maria Pilecińska należała do oddziału tajnych oddziałów wojskowych bojówki. Pierwsze dni obozu oczyszczaliśmy cmentarz z różnych krzewów, drzew, tak żeby się po prostu odsłonić groby. Potem udało nam się wybrać kilka grobów i zrobić takie prace już bardziej konserwatorskie. Wszyscy otrzymali imienne certyfikaty udziału w tym wolontariacie. Na zakończenie akcji odwiedzono kwaterę obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich. Faktycznie spotykamy się tutaj w miejscu, gdzie są pochowani polscy żołnierze, którzy zginęli w latach 1918-1920. To jest takie miejsce bardzo dla nas ważne, ważne dla polskiej tożsamości. Cmentarz Janowski jest drugą po Łyczakowie pod względem wielkości nekropolią na terenie Lwowa. Dzięki pracom porządkowym organizowanym przez Fundację Dziedzictwo Kresowe pamięć o pochowanych tam przodkach nie ginie. Projekt jest współfinansowany przez Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika.